Dzień dobry. Dziś moim gościem jest pani poseł, czy pani posłanka, jak pani woli. I tak, i tak. Karolina Pawliczak. Witam panią. Bardzo mi miło. Jak, proszę powiedzieć, kondycję pani ma chyba solidną, biorąc pod uwagę, że podjęła pani twardą decyzję nieskorzystania z windy i wspinania się tutaj na szóste piętro, to ze względów zdrowotnych, kondycyjnych czy jakichś? Tak, staram się dbać czy o kondycję. Czy boi się pani wind? Nie, nie boję się wind, staram się dbać o kondycję. Tam, gdzie mogę, tam chodzę, staram się dużo chodzić, spacerować, tym bardziej, że tryb pracy polityka jest raczej dosyć statyczny w związku z tym. Ma pani najlepsze parki w Warszawie, troszkę, że tak powiem, roboty. Tak, to prawda, ale taka jest również prawda, że pracując tutaj na miejscu nie ma tego czasu, żeby wyjść poza Sejm. I nie ma? Nie ma. Nie, naprawdę. Rano albo wieczorem? Jesteśmy bardzo, bardzo obciążeni ja komisjami. Ja nieraz, pani, widziałem ministra Budkę, czasem Tuska biegających, więc zdaje się. Tak, ale raczej tutaj są na miejscu, mieszkają, pracują tutaj już w ciągu tygodnia. Ja przyjeżdżam tylko na posiedzenie Sejmu. Posiedzenie oczywiście odbywa się w dane dni, plus komisje, to przeciążenie jest spore. To ile razy w miesiącu pani tu jest? Pół miesiąca, dwa tygodnie. Suma summarum, tak to czasowo wygląda. Dlaczego się pani zdecydowała na ten transfer z lewicy, proszę powiedzieć? Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że nasze drogi z lewicą, moje drogi z lewicą rozchodziły się już od dłuższego czasu. Chyba mogę powiedzieć, że od początku poprzedniej kadencji, a właściwie od momentu, kiedy Czarzasty poszedł wraz z grupą swoich przybocznych polityków spotkać się z premierem, spotkać się z politykami PiS-u w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Wszystko to odbyło się no nie chcę mówić, że w tajemnicy, bo tak naprawdę media trochę wcześniej... Nie poszło o poglądy, tylko o styl, tak? O styl i o poglądy. No oczywiście, że o poglądy. O poglądy w jakimś sensie, że... Nie wyobrażałam sobie, że będąc po tej stronie sceny politycznej... Żadnych układów z PiS-em, tak? Absolutnie. Żadnego wejścia w rozmowy z PiS-em, żadnych relacji, żadne, nawet za cenę tego, co jest często tłumaczeniem przez obecnego wicemarszałka, że Krajowy Plan Odbudowy, Fundusz Odbudowy jest pewną racją stanu, którą należało podjąć z PiS-em. Suma summarum... Jest, ale guzik załatwił, nie? Dokładnie. Niewiele się udało, do spotkania doszło. Na ja tym... to mówi prezes Kaczyński, cytując klasyka, cnotę stracił, rubelka nie zarobił, nie? Tak, to jest bardzo dokładnie, dokładnie to odzwierciedla ten stan. No i wówczas, zresztą nie tylko ja, wielu polityków lewicy sprzeciwiło się temu, co zostało przez Czarzastego, bo to głównie on kreował tę politykę. Zrobione postanowiliśmy przekazać mu informację, że dobrze byłoby, żeby jednak się wycofał przynajmniej z tego pierwszego rzędu. Podejmowane miałby były również... się wycofać i wystawić do tego pierwszego rzędu panią Żukowską? No na pewno nie. Podejmowane były również próby, no można powiedzieć, że próby, bo jednak nieudane, żeby zmienić kierownictwo. Nie doszło do tego, zresztą to jest historia, ja naprawdę mówię o tym już bez emocji. Pozawieszał nas w członkostwie, jeśli chodzi o partię, o działalność w klubie. Atmosfera się zrobiła bardzo niedobra. Ja już wiedziałam wtedy, że to jest koniec, przynajmniej na tym etapie mojej... No to nie jest pewien paradoks, że partia, która ma równość na sztandarach i nie lubiła nigdy prywatyzacji, jest najbardziej sprywatyzowaną partią w Polsce? To jest trudne pytanie, ale fakt czytam niejednokrotnie w komentarzach, że jest to... Jak pisałem do pani 2 miesiące temu, o czym chciałbym z panią rozmawiać i napisałem, że o lewicy, to pani powiedziała, że są wybory samorządowe, teraz nie będzie pani o lewicy, że tak powiem, atakować koalicjanta, ale jesteśmy po wyborach. I nie chcę atakować, nie, niech idą swoją drogą, mają ją wytyczoną, mają twarz pana przewodniczącego, twarz pani Żukowskiej, która firmuje wszystkie to sama twarz? Wszystkie te działania, myślę, że jest to bardzo podobna twarz, tak? To jest ta sama prawie twarz. A to kto kręci naprawdę tym interesem? Czarzasty?
100%? Ja przestrzegałam koleżanki i kolegów i mówiłam im, że jeżeli dalej będzie on szefem partii, jeżeli osobą prowadzącą, czy wiodącą, czy tą, która będzie miała decydujący wpływ na to, w którą stronę partia pójdzie, będzie pani Żukowska, to za daleko niestety się nie dojedzie. No ale nie słuchano mnie, przestrzegałam dosyć głośno, ostatecznie zakończyło się tak, jak się zakończyło, stwierdziłam, że mój czas się tam skończył. Schadenfreude, słaby wynik lewicy w październiku, znowu słaby teraz? Cały czas jest słabo. Słabo jest od momentu właśnie tego nieszczęsnego pójścia do polityków prawicy na spotkania, na uzgodnienia w sprawie KPO. A dlaczego KPO? Uważa pani, bo dla mnie to było dyskwalifikujące. Dlaczego z punktu widzenia lewicy to mogło tak w nie uderzać? Bo tak Dlaczego? No bo w kampanii parlamentarnej, oczywiście byliśmy i jesteśmy po dwóch różnych stronach, w kampanii parlamentarnej mówiliśmy bardzo otwarcie i jasno, co nam się nie podoba, jaką partią jest Prawo i Sprawiedliwość, partią, która realizuje bardzo konsekwentnie destrukcję państwa, wymiar sprawiedliwości, relacje z Unią Europejską. To wszystko było powiedziane. Nie można z kimś takim usiąść do stołu i negocjować kwestii związanych z umową ratyfikacyjną, nie mówię o ratyfikacyjnej, przepraszam, tylko z umową KPO, czy z Funduszem Odbudowy. W związku z tym było to bardzo niewiarygodne. Myślę, że wyborcy odebrali to jednoznacznie, dlatego że zaraz chwilę po, warto to sprawdzić, te sondaże spadły do poziomu 5%, a wcześniej gdzieś koło marca, lutego były na poziomie 12%. Myśmy szli w górę. W związku z tym... A pani zdaniem Czarzasty po co poszedł gadać z nimi? Załatwiał sprawy partii czy swoje? No tego to już pan redaktor ode mnie nie usłyszył, dlatego że ja nie mam konkretnych dowodów na to, ale na po co. Co pani podejrzewa? No podejrzewam różne historie, ale chce pani powiedzieć delikatnie, że kasę z KPO też dostał? Nie wiem tego, nie wiem. Takie były plotki, takie informacje, ale czy to ktoś dokładnie sprawdził tego? Ja tego nie sprawdzałam. Oczywiście środki nie w KPO, środki związane z funduszami covidowymi, tak? Na różnego rodzaju działalność, przedsiębiorczość. Tam również były przeznaczane dla działalności gospodarczej, ale tego, czy on otrzymał konkretnie te środki, no mówi, że to jego żona, że to są jakieś tam historie związane z prowadzoną przez nią działalnością. Nie chcę w to wchodzić. Morawiecki też w ogóle nie ma pieniędzy. Nie chcę w to wchodzić, bo to są zawsze takie sprawy związane z podwójną moralnością. Ja chciałabym i po to przyszłam do polityki, dobra, żeby realizować ją w zupełnie innym wymiarze. Dlatego też ten sposób uprawiania polityki mi się nie podoba. Ale pani powiedziała KPO, ale to KPO, te rozmowy, ten deal, to jest prehistoria. Nie dlatego teraz lewica miała słaby wynik wyborów, że Czarzasty gadał z pisowcami ponad rok temu. Bardzo odbudować wiarygodność, którą się straci, szczególnie jeśli mówimy o naszych wyborcach, o ludziach, którzy nam zaufali. A zaufali nam dla czegoś, tak? Myśmy, mówię jeszcze cały czas w takim wymiarze wspólnoty, kiedy były wybory w 2019 roku, stanowili, no, po pierwsze pewną nowość, świeżość, taką nową energię w polityce i tak wydawało się, że będzie, że będzie to zupełnie też nowa jakość. Okazało się, że płynęło zaledwie kilka miesięcy i doszło do tego nieszczęsnego spotkania. Nie chcę już do niego wracać. Tak jak mówimy, to jest prehistoria, ale do odbudowania tego zaufania nigdy już nie doszło. Poza tym, panie redaktorze, styl uprawiania polityki, słowa, którymi szafuje pani Żukowska, ja absolutnie ją obciążam za to, co się dzisiaj dzieje i za poparcie. Pani poda przykład. No, choćby, że za ostro jedzie? To oczywiście. Po dzisiaj, Tusku? Dzisiaj, czy tak, Platformie? Pod KO? Tak. Dzisiaj wyborcy, którzy nam zaufali w formule koalicji 15 października, uważają, twierdzą, są przekonani, że w tej formule dotrwamy, dojedziemy do końca kadencji, że zrealizujemy nasze założenia programowe, obietnice i że nawet jeżeli będziemy między sobą mieli czasem różne zdania, to będziemy potrafili tą politykę uprawiać w takim
no, kulturalnym wymiarze, w innym. Myśli pani, że ona po prostu szczerze nienawidzi Platformy, liberałów, Tuska, że to o to chodzi? Czy to jest, no jest tam jakaś, sporo w czy tych... jest jakaś taktyka, czy panie redaktorze, czy emocje jest tam czyste? Sporo emocji oczywiście. W tych emocjach myślę, że jest też prawda. Ale no, no chyba ktoś nam zaufał 15 października, oddał na nas ten głos, mówię ogólnie o całej koalicji 15 października i nasi wyborcy nie chcą tego, nie chcą widzieć, jak się kłócimy, nie chcą widzieć podziału. Czy mówi pani, że rządzi Czarzasty, a ton nadaje Żukowska? Myślę, że w dużej mierze tak, tak jest. A panowie Biedroń-Zandberg to są jako paprotki? Męskie, czy naprawdę mają mocne coś do słowa. Powiedzenia? Nie wiem, panie redaktorze, to też jest taka prawda, że ja już nie jestem tam w środku. Nie wiem, jak te relacje poukładały się po wyborach parlamentarnych. Jest nowy klub, mają swoich przewodniczących, mają wiceprzewodniczących, poukładali sobie to jakoś w regulaminie, kto za co odpowiada. Mają kolejne wyzwania, bo to są eurowybory i myślę, że Czarzasty znów tymi eurowyborami próbuje gdzieś tam ustawiać pozycję określonych polityków lewicy. A co się mówi tak w Sejmie, myślę, że pójdziecie razem z lewicą? Nie sądzę. Znaczy z KO? Nie sądzę. Czy wy KO pójdziecie razem z lewicą? Nie sądzę. Nie. Nie, tak się mówi, nie sądzę, panie redaktorze, aczkolwiek, żeby była jasność, to są decyzje kierownictwa w tej sprawie, pewnie będą podejmowane jakieś rozmowy, ale nie sądzę, żeby z lewicą, zresztą lewica bardzo straciła w tych wyborach samorządowych, wbrew temu, co mówi Czarzasty, to mogę otwarcie powiedzieć, bo on mówi, że wynik jest bardzo zbliżony do tego z 2018 roku. Tylko chcę panu przewodniczącemu przypomnieć, że przez te wszystkie lata miał środki, fundusze, subwencje, aktywność sejmową. To nie jest ten sam czas. I dzisiaj po tylu latach, 4+1, bo 5,5 roku tak naprawdę trwała kadencja samorządowa, można było zbudować pozycję partii, zbudować również tą partię w samorządzie. Jak to napisał, nawet tego nie potrafiono. Jak to powiedział Leszek Miller, wszyscy wygrali te wybory z wyjątkiem Czarzastego. Zgadza się pani? Zgadzam się. Tak? Zgadzam się z panem przewodniczącym Millerem. Zgadzam się z tym, co mówi, że on kończy swoją karierę polityczną na własnych warunkach. Bardzo go zresztą cenię. Natomiast no myślę, że pan Czarzasty mógłby pomyśleć o zakończeniu swojej kariery. Tak, aż tak? Jeżeli nie... I kto w takim scenariuszu, który pani by się podobał, jako osoby, która nawet jeśli mówi krytycznie o lewicy, to nie ma w tym jakiegoś takiego... Nie awersji, to w scenariuszu idealnym, kto powinien ten spadek przejąć? Przyznam, że trudno dzisiaj personalnie wymienić jakąś osobę, która mogłaby płciowo? To przejąć. Nie wiem. Nie wiem. Te osoby są, te wszystkie osoby, przynajmniej które są w kierownictwie, czy są bardzo blisko Czarzastego, są jednak z nim bardzo mocno też identyfikowane. Dosyć mocno spojone wręcz jego ideą prowadzenia partii w związku z tym. Niech pani powie, no, to... Może w ogóle ktoś nowy, może ktoś z samorządowców, może jakaś nowa świeżość, ale pani powie, to się nie, panie redaktorze, to się nie wydarzy, żebyśmy mieli jasność. Bo on rozdaje te karty, tak? Do samego końca. Nawet niedawno słyszałam taką wypowiedź, no przy tego typu porażkach kolejnych jakaś refleksja powinna być, jej po prostu nie ma. Chcę to też jakoś odłożyć, bo to nie o to chodzi, żebyśmy dzisiaj znęcali się, czy ja, żebym się znęcała nad tym, co się wydarzyło, bo tak naprawdę szkoda jest mi też tych ludzi, którzy są w regionie, działaczy lokalnych, którzy naprawdę z taką ideą mocną i z poświęceniem pracują bardzo ciężko po to, żeby budować to, co jeszcze zostało. A niech pani powie, bo to poza lewicą to jest otoczone różnymi mitami, domysłami. Jak silna jest partia Razem w tej lewicy? Jakie są jej realne wpływy? Coraz silniejsza. Tak? Tak. Ze względu na ideologię, wykształcenie,
power, pomysł, pasję? Wiem, jaki jest klucz tak naprawdę tej siły i dlaczego jest taki klucz. Bo ktoś im na to pozwala, bo ktoś jak pozwala pani na dlaczego? to. Bo to czarzasty człowiek z PZPR, on raczej wywodził się z takiego nurtu Kwaśniewskiego, czy jak ja nazywam, lewica pragmatyczna. I nagle on oddaje partię, pakt lewicy ideologicznej Zandbergowi. Razem dlaczego? Na ideologii niczego się nie zbuduje. Zawsze to mówiłam i jeszcze chcę tu też w pana programie powiedzieć bardzo otwarcie. Moje poglądy się nie zmieniły. Ja mam cały czas te same poglądy. To lewica, ta właśnie ideologiczna, lewica Zandberga, bo chyba tak możemy ująć oni dzisiaj. Oni idą za bardzo w lewo? Za bardzo w lewo, za bardzo radykalnie, za bardzo skrajnie. A tam się rzeczywiście zgodzi się pani, że oni naprawdę nienawidzą bardziej Tuska, liberałów chyba i można Platformy byłoby, niż Kaczyńskiego można i PiSu? Można taki pogląd przyjąć, szczególnie kiedy widzimy, a to bardzo łatwo sięgnąć po wpisy pani Matysiak na przykład. Mhm. Nikt tego nie zatrzymuje. Ona, mówi pani o jej kolaboracji z panem Horałą w sprawie CPK? Czy? Oczywiście. Jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy przecież też ten temat był podejmowany, były procedowane ustawy, ja nie widziałam wielkiego sprzeciwu z jej strony. Owszem, gdzieś tam się wstrzymywała nad projektami ustaw, ale nie było to w taki sposób afirmowane. Dzisiaj to jest właściwie jawna, otwarta opozycja wewnątrz koalicji i nikt tego nie zatrzymuje. Ja właśnie niech pani powie, czy oni są w tej koalicji, czy to jest opozycja do koalicji? Opozycja w koalicji. Tak? Tak, wewnętrzna opozycja, możemy tak to ująć. I czy grają z PiS-em? Oni lubią PiS-owców i PiS i Kaczyńskiego? Ja nie wiem, czy grają z PiS-em, ale widzimy przynajmniej po tym, co się dzieje. Tworzą wspólne zespoły, wspierają się, popierają, tworzą jakąś formułę, która jest wspólna czy w CPK, czy w innych obszarach. No, dla mnie jest to bynajmniej dziwne, albo co najmniej dziwne. Dobrze, ale pani uważa, że to jest dlaczego? Bo się lubią, bo jest jakiś pomysł bo polityczny? Bo próbują się zbudować, bo próbują się wyeksponować, na kontrze bo próbują do... się odróżnić, bo nie chcą się łączyć z tym, co dzisiaj stworzyliśmy. Aczkolwiek ja też popełniłam swego czasu taki komentarz, że robiąc w ten sposób, tworząc taką rzeczywistość, tak naprawdę działają na rzecz PiS-u. To PiS się z tego cieszy. To wystarczy zobaczyć, jakie jest zadowolenie wśród polityków PiS-u, kiedy oni występują, kiedy oni komentują. I przekładają rządowi, tak? Tak, i kiedy przedstawiają stanowiska swoje bardzo zbieżne z tym, co mówi PiS. Już raz Zandberg rozwinął czerwony dywan w poprzednich wyborach przed PiS-em. W związku z tym być może to jest jakaś kolejna metoda na próbę odróżnienia się i zbudowania własnej tożsamości. Tylko chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, oni nie zrobiliby niczego bez zgody przewodniczącego. No przecież to chyba tak działa partia, że jeżeli coś idzie nie w tą stronę... A tym dołom lewicowym to się podoba, co się tu dzieje, co robi czarzasty Zandberg? Nie wiem, czy się podoba, bo tak jak powiedziałam, mnie już tam nie ma, jestem zupełnie w innym miejscu, ale też zauważyłam po tych wyborach samorządowych, że wielu działaczy, którzy poprzednio byli tam, albo nie wystartowało, albo przeszło do innych komitetów, więc no, rzeczywistość wydaje się jest bardzo smutna. A co się pani czy ktoś podoba? Wyciągnie z tego wnioski? Nie wiem. A co się pani podoba w KO albo nie podoba? W KO? Najlepiej nie podoba. Podoba mi się przede wszystkim to, że faktycznie realizuje ten program, czy to, z czym ja tutaj przyszłam do polityki, bo i światopoglądowo, dzisiaj przecież jest debata na temat praw kobiet, na temat ważny, uważam, przez te ostatnie lata zaniedbany bardzo mocno przez PiS. Podoba mi się, no jeśli mówimy już od samego początku, przyjęcie, to, że mam koleżanki i kolegów, z którymi po prostu można porozmawiać na takich bardzo partnerskich bardzo zasadach. To przepraszam, z dziewczynami z lewicy nie mogła pani tak rozmawiać?
Niektórym mogłam, chociaż to nie jest najważniejsze, panie redaktorze, żeby była jasność, to nie jest najważniejsze. Tylko w mojej ocenie też, jeśli chodzi o lewicę, to jest też błąd. Nie brało się pod uwagę, czy nie bierze może do tej pory nawet, doświadczeń ludzi, którzy te doświadczenia z tego bo ja pochodziłam, mogę tak to ująć, z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nie z tej lewicy, która się stworzyła, tylko jeszcze wcześniej. W związku z tym myśmy mieli trochę inne też podejście, ponieważ byliśmy samorządowcami, ludźmi z dużym doświadczeniem. Byłam wiceprezydentem średniego miasta, zajmowałam się bardzo dużym obszarem, jeśli chodzi o taką gospodarkę samorządową. Nikt z tego doświadczenia raczej nie chciał korzystać i wydaje mi się, że to jest też błąd. Od razu pani zarzucą, że urażona ambicja. Nie urażona ambicja, po prostu rozeszły się te drogi. Przyczyn jest bardzo dużo, od samego potraktowania nas w takim wymiarze wrogim wręcz, bo tak jak powiedziałam wcześniej, czyli tych 17 ludzi, którzy zostali zawieszeni, członków zarządu, posłów z poprzedniej kadencji, zawieszeni tylko dlatego, że ośmieliśmy się skrytykować przewodniczącego. No tak nie powinno to wyglądać. Pani nie wiedziała, że nie można krytykować przewodniczącego? Ale taki błąd, wręcz bym powiedziała kuriozalny, błąd, który był strategiczny, błąd, który spowodował, że faktycznie można powiedzieć, ja nie mam z tego żadnej satysfakcji, proszę mi wierzyć, ale no przeczuwaliśmy, wiedziałam ja osobiście, że to będzie katastrofa, jeśli chodzi o sondaże, o poparcie społeczeństwa. Pójście, jeszcze raz to powtórzę i to już myślę, że skończymy przynajmniej na tym etapie, pójście do PiS-u spowodowało, że naprawdę na tym bardzo straciliśmy. W związku z tym należało usiąść i o tym porozmawiać. A takiej rozmowy pani, nie Tusk, było. Że Tusk jak ten rekin w akwarium chce połknąć w polską lewicę? Nie chce nikt nikogo połknąć, bo wszystko zależy od siły i od mocy danej partii, a tą moc tworzą struktury, tworzy przewodniczący. Siła partii powinna wypływać z jej samej tożsamości, więc skoro jest słaba, skoro ludzie odchodzą, to nikt nikogo nie musi połykać, po prostu to się dzieje, to jest taka rzeczywistość. A to Czarzasty, o którym pani mówi, powiedział parę dni temu, że pani, zacznijmy inaczej, usłyszałem, że pani Biejat osiągnęła wielki sukces w Warszawie. I to chyba ten wynik jako, jest... Jako mieszkaniec tego miasta nie zarejestrowałem tej wielkości, tego sukcesu. Jak pani ocenia jej wynik? No jest to na pewno wynik wyższy niż poparcie samej partii Razem, tak uważam. Być może oczekiwania co do jej wyniku wyborczego były też inne, czyli podejrzewam, że myślano, że będzie on niższy. Ale czy to jest wysoki wynik? Absolutnie nie. To wręcz bym powiedziała, partia, która też pretenduje do, mało tego, ma też narzędzia, ona jest wicemarszałkiem. Lewicowa partia wielkomiejska, gdzie jak nie tu. Tak, dokładnie. Nie wiem, bo nie mam takich analiz i nawet nie sięgam po nie, jak wygląda kwestia związana z partią Razem, jakie partia Razem osiągnęła wynik w samorządach innych, lokalnych. Podejrzewam, że jest dużo, dużo gorzej. No, Warszawa jest na pewno też specyficznym miastem, trochę inaczej na to się patrzy. No ale summa summarum była jednak konkurencją dla prezydenta Trzaskowskiego i tak naprawdę jej kampania wyborcza, no polegała na takiej dosyć ostrej krytyce. Trochę to się rozchodziło jednak z tym, co dzisiaj mamy w parlamencie. W mojej ocenie nasi wyborcy, mówię tu ogólnie o wyborcach wspólnych koalicji, no oczekują porozumienia, współpracy, to co powiedziałam na samym początku. Ale oczekiwałaby pani, że Lewica powinna zrobić to, co trzecia droga, czyli nie wystawiać kandydata w partii, na szczęście prezydent Trzaskowski jest tak silny, że to mu nie zaszkodziło. Ale co by było, gdyby jednak zaszkodziło? Co by było wówczas? Byłaby druga tura za chwilę. Byłaby druga tura, oczywiście kandydat... I mielibyśmy jednego kandydata w wyborach prezydenckich mniej zapewne, bo to potwornie uderzyłoby w jego pozycję i siłę.
No tak, i gdyby to była przedstawicielka innej partii, no innej partii, ale mówię spoza koalicji, ale wyborcy zobaczyli taką ostrą krytykę, nie tylko program, nie tylko przedstawiane pomysły na miasto typu gospodarka, mieszkaniówka, ochrona środowiska, coś tam jeszcze chciała tworzyć, no ale tam była bardzo ostra krytyka prezydenta obecnego. W mojej ocenie nie było to potrzebne. Ale tak działa partia Razem, tak funkcjonuje, takie ma zasady, potrafi w ten sposób, w związku nie rozumiejąc w ogóle polityki, w mojej ocenie, tej Nawiasem jest, nie wiem, polityki. czy pani czytała te statystyki, że gro krytyki Koalicji Obywatelskiej w internecie jest organizowane, planowane, animowane przez partię Razem właśnie. W niewiele mniejszym stopniu niż PiS. Być może, no to są sugestie, są jakieś Więc wspólny domniemania. wróg łączy. Być może. A tak daleko nie, tak nie zajdziemy, dlatego że panie redaktorze, przyjdzie też taki czas, kiedy trzeba będzie podejmować trudniejsze decyzje. Które to będą trudne, rządzenie niech pani nie jest powie. Łatwe. Rządzenie, nie wiem, zobaczymy, no tak, takie jest życie. Rządzenie nie jest łatwe, to jest zobowiązanie, to są podejmowane różne trudne decyzje. Czasem bardzo trudne. W związku z tym, no nie może być tak, że na pokładzie, nawet jeżeli to jest tam trochę dalszy pokład, jest partia, która będzie pierwsza do krytyki, która To co pierwsza pani, skoczy do gardła. Pogoniłaby ich pani? Też głosy się przydają na końcu w głosowaniach, nie? Kaczyński Mejzę przekupywał, żeby mieć większość. Niestety jestem, mam takie przekonanie, może za daleko idące, może się nie sprawdzi. Chciałabym, żeby się nie sprawdziło. Ale im dalej pójdziemy w tej kadencji, im będzie płynął bardziej czas, tym będą ostrzejsi, tym będą bardziej radykalni. Partia Razem to jest kamień w bucie obecnej koalicji, tak? Myślę, że tak. Jako człowiek, który biegał maratony, nie polecam biegu z kamieniem w bucie na drugą, na dłuższą metę. Można się Chociaż nieźle czasem biegam pokaleczyć. I powiem szczerze, że nie jest to wygodne, jak coś tam wskoczy pod podeszwę. Ale... A teraz czytałem, że pani Biejat może być, czy przeczytałem, usłyszałem, jedną z kandydatek lewicy. Jak pani sądzi, kto będzie kandydatem tej lewicy w Nawet wyborach pan Biedroń prezydenckich? zrobił taki sondaż facebookowy. Przewijało się tam kilka nazwisk. Napisał A. Biedroń, a B. Śmiszek, tak? Nie wiem, panie redaktorze, przyznam szczerze, że te pytania są tendencyjne dosyć, daleko idące i trudno mi jakby wejść w buty partii, w której już nie jestem. Co mogą zrobić? Jakie są decyzje? Jak dalej... Mówi się... Ja koło, myślę tak, nawet jak się mówi, nawet jak będą sondaże, nawet jak będą badania, nawet jak będzie sonda internetowo-facebookowa, to ostatecznie decyzję podejmie Czarzasty. Taka będzie I na decyzja. pani I żadna oko, inna. Dobra, na pani I oko, żadna inna. i na pani oko i nosa będzie to, ponieważ to będzie jego decyzja, to jaka to będzie decyzja? Nie wiem, bo może trudno Żukowską zająć. Wystawi. Nie wiem, mówi się o tym, że do eurowyborów. Jeszcze mamy przed oczywiście eurowybory, które też będą decydować o tym, i że kogo tam lewica wystawi? Nie wiem. A jak pani myśli? No myślę, że pani Żukowska na pewno będzie miała wielką ochotę. Kto jeszcze? Zobaczymy. No wszystko też zależy od sondaży, które są przecież bardzo niskie. W związku z tym to będzie też próba rozeznania, w których okręgach ewentualnie ten mandat uda się zdobyć. Przecież eurowybory wbrew pozorom wcale nie są łatwe. To są ogromne, potężne okręgi wyborcze. Odnaleźć się w nowym okręgu, jeżeli się mieszka w zupełnie w innym miejscu, też nie jest prosto. Trudno mi powiedzieć. To dużo mówimy o lewicy, tak jak pan redaktor rozpoczął, ale ja jeszcze raz chcę stwierdzić, że za wszystko odpowiada przewodniczący, to on będzie decydował, kto będzie ja startował. Że tyle. Na pewno ktoś, kto mu nie zagrozi. Z tego, co pani mówi, wynika, że w Polsce nie ma lewicy, jest tylko jakieś polityczne stowarzyszenie Włodzimierza Czarzastego.
Myślę tak, że ta lewica ogólnie byłaby potrzebna, jak zresztą w każdych demokracjach. Potrzebna jest każda, i prawa, i lewa noga, i tak naprawdę ta różnorodność jest pewnym ubogaceniem życia politycznego. Tylko wszędzie potrzeba rozsądku, powagi rzeczy, i tym bardziej, jeśli chodzi o tą dzisiejszą naszą lewicę, jeśli tak to mogę ująć, na polskiej scenie politycznej, to tej powagi zdecydowanie brakuje. A dzisiaj z dziewczyn, akurat dzisiaj literalnie z dziewczynami z lewicy i partii Razem gra pani w jednej drużynie, prawda? O prawach kobiet. Tak. Tak, rozmawiałem. Co prawda są złożone 3 ustawy, a nawet 4, bo jest jedna dekryminalizująca i lewicy, czyli 2 złożyła lewica. No tak, o tym rozmawialiśmy od samego początku, że to są i sprawy. Tu nie ma spięcia przynajmniej, czy też jest. No ale ostatecznie i tak będzie jeden projekt przyjęty. Zobaczymy, czy z tych 4 uda się zrobić jeden, czy też nie. To pani powie znowu na pani parlamentarnego poselskiego nosa, w którą stronę to pójdzie. Będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie, czy totalny pad i impas? To jest trudne pytanie, bo dużo zależy od marszałka Hołowni. To wszystko też zależy od tego, jak się... W jakim sensie? On ma jeden głos. No niekoniecznie nie jeden. Nie może zablokować niekoniecznie kolejnego jeden, czytania. Bo zauważyliśmy jednak, jeśli chodzi o stanowisko trzeciej drogi, o stanowisko Hołowni w tych sprawach, jest dość dla mnie niejednoznaczne. Dla mnie bardzo jednoznacznie. Sprawy idą... Wstrzymać liberalizację za wszelką cenę. Bo po drodze są wybory prezydenckie. No. I na tym polega ta trzecia droga. Wszystko w interesie Hołowni. To znaczy tak, chcę być konsekwentna w tym, co powiedziałam. Jesteśmy w koalicji. Nie wolno w mojej ocenie dzisiaj stawać przeciwko sobie, a szczególnie jeśli chodzi o takie agresywne podejście. Na szczęście, podejście. Wie pani, ja nie jestem w koalicji. Ale ja jestem. Jasne. Ale ja jestem. I będę dążyć do tego za wszelką cenę, żeby udało się jedno stanowisko stworzyć, utworzyć, jakkolwiek to ujmiemy, bo rozpocznie działalność... A jest to możliwe z takich sprzeczności zlepić 3 sprzeczności jedno stanowisko? Dzisiaj mamy pierwsze czytanie tych projektów. Za chwilę będzie powołana komisja nadzwyczajna, składająca się z 27 osób, przedstawicieli poszczególnych partii, i rozpocznie się, no już ile, takie bardzo pani, szczegółowe... 2, 3, 5 miesięcy, pół roku, jak pani sądzi? Nie może to trwać długo. Czyli raczej 3 niż 6, tak? Tak, nie może to trwać długo, bo dzisiaj społeczeństwo, pani... kobiety, panie redaktorze, społeczeństwo jest bardzo świadome i dzisiaj oczekuje to społeczeństwo, nas... pani poseł, chciałem tylko powiedzieć, że 4 dni temu mieliśmy wybory, w których kobiety zagłosowały na 3 partie opowiadające się za przeciwko liberalizacji. To tyle, jeśli chodzi o społeczeństwo. To, co się wydarzyło w kwestiach liberalizujących prawo aborcyjne, czyli odłożenie tego w miesiącach poszczególnych po wyborach, spowodowało demobilizację wśród kobiet. Już nie wspomnę o młodzieży, która też jakoś nie poczuła tego, że musi w tych wyborach zagłosować, że powinna w tych wyborach zagłosować. Hołownia uważa, że bez głosu elektoratu, przynajmniej części PiSu, i wsparcia Kościoła, nie wejdzie do drugiej tury, więc gra chyba tak wygląda, prawda? Nie wiem, co sądzi Hołownia. Myślę, że dla niego elektorat prawicowy jest dużą wartością i na pewno chciałby po niego sięgnąć. Sięgnąć może tylko wtedy, jeżeli nie będzie przedstawiał zbyt radykalnych, daleko idących projektów ustaw, czy ustaw, które... Wczoraj pani mówiła o tych historiach pandemiczno-finansowych. Niech pani powie, mówiąc językiem młodzieżowym, czy były duże wałki przy okazji tych historii covidowych? Bardzo. Tak? Bardzo. Panie redaktorze, dzisiaj złożyliśmy również zawiadomienie do prokuratury w związku z KPO. Ale niech pani powie dużo, bo ja nie dużo to jest... 200 milionów? To dużo czy mało? No wie pani, Obajtek by dzisiaj powiedział, że to pryszcz, nie? On wali od razu na 1,5 miliarda, nie? Wiesz, że jest to czubek góry lodowej. Słuchaliśmy, ja przynajmniej z wielkim zdziwieniem, wypowiedzi inspektorów Najwyższej Izby Kontroli. I co opowiadających. Oni mówią, że 200 milionów to jest, że tak powiem, za wszystko? Czy to jest, przepraszam, największy z wałków?
Myślę, że nie największy. Nie największy. Opowiadających o tym, jak decyzja, zapadła decyzja pana premiera dotycząca właśnie zakupu środków ochrony w czasie COVID-u. Ta decyzja była skierowana do spółek Skarbu Państwa, KGHM, Orlenu, Lotosu. I w ślad za tym zaraz idą informacje, jaka firma konkretnie i do jakich firm te spółki powinny dotrzeć po to, żeby te środki ochronne zakupić. I tak sobie pomyślałam, że nawet COVID, nawet tak tragiczny, bym powiedziała, czas dla naszego społeczeństwa, bo przecież umierali ludzie, był okazją do tego, żeby zarabiać, żeby stworzyć... Na czym, przepraszam, było największe zaułki? Przecież każda z tych... Gdzie najwięcej kasy ukradziono? Czy to respiratory, czy maseczki? Respiratory, maseczki. Wszystko jest badane przez prokuraturę. Też część... Pani nadmiarowe zgony i nadmiarowe złodziejstwo, tak? W czasie COVID-u. Korupcję. Straszne. Ale z tego, co pani powiedziała, wynikałoby, że to było, że tak powiem, systemowe, ogarnięte przez premiera RP. A nad tym wszystkim czuwał premier, no i również... Który mówi, kurczę, my ratowaliśmy życie, a wy dzisiaj się czepiacie i kopiecie po kostkach. Tworzono podwaliny pod takie kartonowe państwo. Państwo, które się chwieje. Państwo, które nie wypełnia swojej roli ochrony i obrony swoich obywateli. Myśli pani, że paru pisowców będzie z rodzinami dobrze żyć z tych pieniędzy covidowych do końca życia? Myślę, że rozliczymy to wszystko, tak? Panie redaktorze. Ja sobie nie wyobrażam, żeby paru pisowców czy paru z tego delikwentów żyło. skończy na ławie oskarżonych? Myślę, że nie paru. Już więcej, tak? I będą tam także według pani były premier i być może nawet członkowie rządu, tak? I kiedy by pani się spodziewała jakiegoś, bo nikowcy mogą sobie krzyczeć, przychodzi pisowiec do TVN24 i mówi, że nikt to jest skompromitowana instytucja Banasiów i mamy to wszystko gdzieś. Pytanie brzmi, kiedy będzie puk, 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 prokurator i akcja, jak pani myśli? Wnioski do prokuratury, zawiadomienia są składane nieustannie. To tylko zależy od szybkości działań, podejmowanych czynności przygotowawczych i każdej innej czynności dalej przez prokuraturę. My jako zespół do spraw rozliczeń, bo do tego zespołu mam zaszczyt również się zaliczać pod szefostwem czy przy szefostwie pana Romana Giertycha, działamy nieustannie. To znaczy nie ma posiedzenia właściwie, żebyśmy nie składali albo zawiadomienia, albo nie podejmowali jakichś działań związanych z rozliczeniem tych afer. Niech pani powie, będzie się działo? Będzie się działo. Że niedługo będziemy, tak jak w przypadku Ziobry i, że tak powiem, odwiedzin u niego, usłyszymy o kolejnych wizytach? Będzie się działo, bo tak jak powiedział premier Tusk i my też wszyscy o tym mówimy głośno. Poza tym, co obiecaliśmy w czasie kampanii wyborczej w kwestiach gospodarczych i każdych innych, ochrony zdrowia, środowiska, Krajowy Plan Odbudowy, który tu wielokrotnie był już podnoszony, relacji z Unią Europejską, wymiaru sprawiedliwości, wszystkich tych sprawach, które są ważne dla naszego państwa i które trzeba poukładać od początku. Mhm. To rozliczenie jest jednym z ważnych naszych punktów. Dobrze, i obietnic. COVID to był, niech pani powie pół zdania, COVID to był świetny interes dla niektórych? Tak. Tak? Jestem przekonana. COVID był świetny, to powiedziałam na początku, że nawet przy takiej sytuacji, trudnej dla całego świata i trudnej dla naszego kraju, potrafiono zorganizować system, i to bardzo szybko. Nie ma takiej okazji, która nie byłaby dobra, żeby nie przytulić. Wie pan, panie redaktorze, to są urzędnicy państwowi, to są funkcjonariusze publiczni. Ja tu wspomniałam wcześniej, że pełniłam funkcję wiceprezydenta miasta. Wiem, jakie obciążenia, jaka odpowiedzialność jest. Każda decyzja to jest zobowiązanie, to jest odpowiedzialność, to są pieniądze. Nawet niekoniecznie w sensie korupcyjnym, ale też w sensie, że ewentualny strachu, że o złe zarządzanie. I nie można powiedzieć, nie wyobrażam sobie tego.
Tym bardziej, że mamy do czynienia z ludźmi mającymi spore doświadczenie i polityczne, i również już w administracji państwowej, że nie wiedziano, że coś im podsunięto, że może podpisał, ale tak nie do końca wiedział co. No nie, to dobra, się kwalifikuje jako przestępstwo. Pani powie, spotyka pani tych dżentelmenów, delikwentów codziennie. Zadowoleni. Właśnie chciałem zapytać, czy to jest strach w oczach, czy możecie nas pocałować gdzieś? Ja myślę, że liczą na to, ale mogę tu otwarcie powiedzieć, że się przeliczą, że liczą na to, że upłynie ten czas, nie zdążymy. Minie kadencja, a po tej kadencji to wszystko się może wydarzyć, kolejne wybory, może się uda, może pozytywnie się do tego. Oni zresztą, wydaje mi się, że też są zaskoczeni, bo to jest pewna gra, są zaskoczeni tym, że do tych rozliczeń w ogóle dochodzi. Bo sądzono, że tak jak zawsze. Czy nie przejmują się, ale jest gorzej niż chcieli, niż im się wydawało, tak? Tak, tak, tak. Aczkolwiek ta buta i arogancja widoczna na ich twarzach jest nieustannie. I nawet, Giertycha się nie boją. I mam nadzieję. Ja mówiłem przez 4 lata, uważajcie, bo Roman jest mściwy. Pan mecenas przede wszystkim ma dużą wiedzę i to jest najważniejsze dla mnie osobiście, merytoryczną wiedzę, prawniczą wiedzę, która daje nam bezpieczeństwo. I mówisz językiem piłkarskim, babciąg na bramkę, prawda? Niech tak będzie. No. Dobrze nam się pracuje, dobrze nam się współpracuje, merytorycznie z pomocą oczywiście też ekspertów, w związku z tym wierzę, że z tego zespołu, to już widać, będziemy niebawem podsumowywać tę naszą część pracy, bo przecież tej pracy jest dużo więcej. W jakiej formie podsumowywać? Pokażemy, co już złożyliśmy, jakie dokumenty, jakimi sprawami się zajmowaliśmy, na jakim są poszczególne. Niech pani powie, kiedy konkretnie? Myślę, że to już jest niebawem, może miesiąc, dobra, może półtora. Macie jakąś tablicę korkową na ścianie, afera A, B, C, D, E, Kowalski, Morawiecki, Cieszyński, nazwiska, tak mamy, to wygląda? Oczywiście to wszystko zorganizowane, mamy to wszystko zapisane. Wszyscy tak. W laptopie już są. Na przykład dzisiaj, no nie chcę mówić, że kończymy, bo to jest kolejny etap, ale złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, jeśli chodzi oczywiście o nieskuteczność, brak działań, niegospodarność w kwestiach Krajowego Planu Odbudowy. Pamiętajmy o tym, że 2,5 miliarda złotych to były kary, które niestety zostały nałożone na Polskę w związku z tym, że nie została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna celowo. Wie pani, żyliśmy w kraju, w którym z CBA wyniesiono 10, przepraszam, baniek w torebce foliowej, a Orlenowi zniknęło 1,5 miliarda w Szwajcarii. To jest nieprawdopodobne. No. To jest nieprawdopodobne, że w państwie prawa może dochodzić do takiej sytuacji. No to nieprawdopodobne to będzie, jak oni naprawdę nie będą siedzieć. Nie może tak być. Nie może do tego dojść. I oni chyba też czują, że to się może skończyć dla nich źle. No ale żeby była jasność, nie będę wchodzić w kompetencje odpowiednich organów, które mają się tym zająć. To jest prokuratura, jest wymiar sprawiedliwości, jest sąd. Ostatecznie. Nie ostateczny, tylko ostatecznie. Jasne. I wyrok sądu. A oni na razie są niewinni w świetle prawa. Ja widzę pana Horałę, który na przykład chodzi, tak jak wspomniałam wcześniej, z taką arogancją w sobie, gdzieś tam z takim poczuciem bezkarności, a wiemy, ile milionów na przykład zostało wydatkowane na rzecz promocji CPK, a szczególnie, bo to też jest bardzo ważne, pikniki Horały w aspekcie koło wyborów. Gdyni, tak? Oczywiście, wiemy, ile kosztują wybory, jaki to jest koszt dla poszczególnych kandydatów. I zorganizowanie każdego. Ja byłam w jednym. Pani, w Krotoszynie byłam na pikniku. Sensie, o, właśnie. W tym sensie powiedziałam, że niektórym się CPK tak czy owak udało, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek coś powstanie. Nie? Ale ja byłam na pikniku w Krotoszynie, bo trochę rozmawialiśmy o tym naszym regionie, moim regionie wyborczym. 800+, tak? Bogaty, taki, no bym powiedziała, nadwymiarowy. Piknik? Gdzieś w jakimś parku, wydaje mi się, tak. Z balonami, z rozdawaniem wszystkiego, co się tam udało zdobyć, z kiełbaskami dla ludzi. Oczywiście każdy piknik jest świetny dla społeczeństwa, tylko żeby była jasność, to wszystko była kampania wyborcza. No jeżeli pani Maląg czy ktokolwiek inny chciałby sobie zrobić to pod swoje wybory, to proszę wydatkować własne pieniądze na ten cel. Byłoby uczciwie, tak? To się mówi koleżanka z regionu, tak? Tak.
A mówicie sobie dzień dobry? Mówimy sobie dzień dobry, bo jestem osobą bardzo jak kulturalną, rozmawiałem z zawsze. ludźmi, że tak powiem, w poprzedniej kadencji dzień dobry było rzadkością na Nie, linii. dzień dobry nic nie kosztuje, zawsze można sobie powiedzieć, ale nic ponadto. Nic ponadto, bo wiemy doskonale, czym była partia PiS, jak działała, jak funkcjonowała i myślę, że ci politycy, a szczególnie ministrowie, no politycy, którzy naprawdę byli w kierownictwie partii, którzy byli na czołówce, wiedzieli doskonale, co się w środku dzieje, jak to jest zarządzane, jakie są mechanizmy. W związku z tym no, nie mam potrzeby podejmowania jakiejkolwiek rozmowy z nimi, jakiejkolwiek. Z tego, co pani mówi, wynika klamra do pana do początku naszej rozmowy, że na właściwą partię zmieniła pani poprzednią. Zdecydowanie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.